Dziękuję. Chciałem odnośnie tych pytań zapowiedzieć jedną rzecz, że ja postaram się mówić trochę krócej, na wszelki wypadek, gdyby pytań było trochę więcej. Jeżeli pytań nie będzie albo będzie bardzo mało tych pytań, to w tym momencie sobie pozwolę trochę więcej poopowiadać na temat dziejów Księstwa Cieszyńskiego, czyli historii niezwykłej krainy z genealogią w tle. Chciałem tak powiedzieć, że jeśli chodzi o pytania, to też jestem w stanie odpowiadać na pytania bardzo konkretne, czyli o konkretną miejscowość, konkretną parafię, czasami nawet o konkretne księgi metrykalne, ale jeśli chodzi o prezentację, to prezentacja będzie bardziej ogólna, ale nie usłyszą Państwo tych rzeczy, których zawsze się słyszy przy okazji prezentacji genealogicznych, czyli że księgi metrykalne są ważnym źródłem, księgi gruntowe należy wykorzystać. Bardziej chciałem opowiedzieć o swoim doświadczeniu jako genealoga, który z genealogii wszedł w historię regionalną, ale w niezwykłą historię regionalną, która pozwoliła mi poszerzyć horyzonty, spojrzeć, dała przygoda z genealogią mi więcej na pewno niż powiedzmy studia doktoranckie z zakresu historii, jeśli chodzi o rozumienie i poznawanie przeszłości. I nie będzie to opowieść taka, że ja coś odkryłem, coś znalazłem, ale na tyle chciałem nadać temu poziom ogólności, że Państwo odnajdą prawdopodobnie, mam nadzieję, jakąś taką wspólnotę nie tyle zainteresowań, co wspólnotę drogi do genealogii. I też będę chciał poruszyć kilka kwestii bardziej ogólnych, które nawet jeżeli Państwo nie mają przodków z terenu dawnego Księstwa Cieszyńskiego, to też mogą się Państwu, nie wiem, przydać albo okazać się troszeczkę inspirujące. Ja nie mam aż takiej super podzielności uwagi, żeby odpisywać na czat, ale mam na tyle, że widzę, co się pisze na czacie. Jest mi bardzo miło, że tylu z Państwa w ten dzisiejszy wieczór jest dzisiaj z nami. Jeśli chodzi o genealogię, to chyba jak wszyscy zadałem sobie pytanie w pewnym wieku, kim byli moi przodkowie. Ludzie zazwyczaj mają takie trzy etapy interesowania, kiedy zaczynają swoją przygodę z genealogią. To jest albo moment, kiedy przychodzą na emeryturę i znajdują troszeczkę więcej czasu, albo moment, kiedy przychodzą na świat dzieci, w tym momencie pojawia się taka refleksja, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy, albo zdecydowanie wcześniej, kiedy gdzieś w nas się budzi taka ciekawość, że nie wystarcza nam wiedza, kim są nasi rodzice, dziadkowie, kim byli pradziadkowie, tylko chcemy doszukać sobie, odnaleźć sobie kolejnych przodków. U mnie też to się tak zaczęło. Zaczęło się w miarę wcześnie, w wieku około 10-11 lat, kiedy zacząłem zbierać informacje na temat swoich przodków. Było to jeszcze w czasach zdecydowanie przedinternetowych, jeśli chodzi o dostępność źródeł genealogicznych, w ogóle jeśli chodzi o internet w życiu codziennym, a jeśli chodzi o dostępność źródeł genealogicznych, to w zupełności. Zdany byłem tylko na przekazy ustne, krewnych, czasami anen pasy i od czasu do czasu korespondencję z parafiami. Dopiero w wieku 19 lat czy 18 lat uzyskałem dostęp do pierwszych ksiąg metrykalnych, żeby zacząć prowadzić kwerendy i wtedy drzewo genealogicznie bujnie rozkwitło. Na początku moje poszukiwania przodków były dość chaotyczne, co znaczy, że nie tylko chciałem zestawić tych przodków, którzy widzą Państwo na grafie, jak zaczyna się klasyczny wywód przodków, ale jednocześnie wpadałem i byłem ciekaw każdego rodu, który pojawia się w wywodzie przodków. Jeżeli dojdziemy do pokolenia pradziadków, to jest 15 rodów do opisania, to jest jeszcze rzecz, którą da się okiełznać. Ale w momencie z każdym pokoleniem tych przodków przybywa w postępie geometrycznym i w pewnym momencie okazuje się, że tych przodków no, nie starczy życia, żeby wszystkich tych przodków zewidencjonować, albo inaczej zewidencjonować wszystkich krewnych, jacy się pojawią w naszym drzewie genealogicznym. I też Państwa zachęcam do tego, że w swoich poszukiwaniach genealogicznych, żeby sobie narzucić pewnego rodzaju dyscyplinę i
mówiąc kolokwialnie, odpuścić pewne rzeczy, ponieważ jeżeli dojdziemy gdzieś do pokolenia 13 pokolenia naszych przodków, to mamy już tych osób do opisania 8191, a jeszcze trzeba doliczyć, że część naszych przodków wychodziła powtórnie za mąż, a czasami jest potrzeba opisania czy chęć opisania też wszystkich dzieci naszych pradziadów, czyli rodzeństwa naszych dziadków. Jeśli chodzi o mnie i jak ja próbuję prowadzić sobie swój wywód przodków, to staram się opierać na modelu przyjętym przez Polski Słownik Biograficzny, czyli opisuję najważniejsze fakty z życia moich przodków i rejestruję wszystkie dzieci, wnuki bardzo sporadycznie, jeżeli okazał się ktoś naprawdę wybitną albo wybitnie ciekawą postacią. Ja powiedzmy dość późno dojrzałem do tego, żeby zacząć ścinać ten materiał i ograniczyć się w tych poszukiwaniach, ponieważ przez lata późno nastoletnie i jak mając lat 20, nawet do 30, szukałem w zasadzie wszystkich tych powiązań, zwłaszcza w czasach dawniejszych, kiedy dostęp do ksiąg metrykalnych, kiedy metryki otworzyły się przede mną i zgromadziłem no niesamowicie obfity materiał, z którym no nie za bardzo było jest co zrobić i dopiero od całkiem niedawna, mając tą dyscyplinę i mając gdzieś w założeniu odnalezienie tych około 8 tysięcy przodków, jest to zajęcie, które wystarcza do jakby okiełznania tych rzeczy na resztę żywota. Ja założyłem to 13 pokolenie, bo mniej więcej tyle uda się znaleźć przodków w przypadku księstwa cieszyńskiego, ale mniej więcej jest to też taka bariera średnia, jeśli chodzi o familie chłopskie. Czasami to możemy dojść, nie wiem, 14, 15, nawet 16 pokolenie się zjawi przodków. W niektórych przypadkach metryki spłonęły, gdzieś kończymy koło 10, ale mniej więcej ta liczba około 8 tysięcy przodków to jest tyle, ile osoba urodzona w latach 80. Pochodząca czy mająca przodków z dawnego księstwa cieszyńskiego, mniej więcej tyle osób będzie w stanie opisać przy założeniu, że uda się zewidencjonować wszystkich. Widzę tutaj trafną uwagę, że na czacie odnośnie testów DNA, że rzeczywiście ci krewni w linii bocznej zdecydowanie bardziej się przydają, że nie jest to tylko rzecz czysto opisowa, ale no badania z zakresu genealogii genetycznej otwierają przed nami zupełnie nowe możliwości. Tak, zachęcam Państwa też, żeby szukać tych krewnych w linii bocznej, ale nie absolutnie wszystkich, ponieważ Państwo zostaną tak samo jak ja przygnieceni ogromem tego materiału i o ile genealogia no, jest wspaniałym hobby, ale gdzieś przynajmniej ja lubię w genealogii to takie zorganizowanie, że się ma dwoje rodziców, czworo dziadków, ośmiu pradziadków i tak dalej i bardzo chciałbym widzieć może nie całe drzewo genealogiczne i wszystkich przodków, żebym sobie zewidencjonował, ale żebym widział gdzieś koniec i żebym widział jakiś sens w tej pracy. Ale oprócz tego, że chciałem, jako zaczynając swoją przygodę z genealogią, chciałem spisać sobie wszystkich przodków, zadałem sobie też pytanie, czy mam jakiegoś słynnego przodka albo słynnego krewnego. Jest to pewnego rodzaju czasami snobizm, ale jest to też takie przyjemne uczucie, że gdzieś nitka pokrewieństwa łączy nas z kimś znanym. Na zachodzie są stowarzyszenia, na przykład grupujące potomków cesarza Karola Wielkiego, stowarzyszenia sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości, a w polskich warunkach chyba najgłośniej jest o stowarzyszeniu zrzeszających potomków posłów na Sejm Wielki. Jeśli chodzi o warunki cieszyńskie i cieszyńsko-chłopskie, to pierwszą rodziną, jaka wpadła mi w oko i mnie zafascynowała, była to rodzina Tomanków mojej praprababki. Miałem to szczęście, że znałem swojego pradziadka, którego mama była z domu Tomanek i opowiadał mi o swoich wujkach, braciach matki i dwóch z nich doczekało się biogramu w Słowniku Biograficznym Ziemi Cieszyńskiej, co dla mnie było dość dużym przeżyciem i fajnym zaczepieniem, że nagle ta historia prywatna staje się pewnego rodzaju historią publiczną. Już po wielu latach dotarłem do zdjęcia rodzinnego, które Państwo widzą, rodziny Tomanków, najstarsza
para tutaj przedstawiona to są moi trzykrotni pradziadowie, Józef Tomanek ze swoją żoną Katarzyną z domu Gębala i wśród ich dzieci jest i moja praprababka ze swoim pierwszym mężem, dopiero drugim jej mężem był Jan Morys i są też jej bracia na tym zdjęciu, dwóch braci tych skrajnych po lewej i po prawej stronie. Było nauczycielami i obaj doczekali się hasła i w słowniku biograficznym Ziemi Cieszyńskiej, a jeden z nich doczekał się nawet ulicy swojego imienia w miejscowości Pierściec, znajdującej się niedaleko Cieszyna. Ale pozwoliło mi, znaczy dostrzegłem ten potencjał w historiografii cieszyńskiej regionalnej, że genealogia to nie tylko metryki, ale też to innego rodzaju źródła i przede wszystkim literatura historyczna. Akurat Śląsk Cieszyński czy tereny dawnego Księstwa Cieszyńskiego mają ten niezwykle atut, że historiografia regionalna jest bardzo dobrze rozwinięta. Jest mnóstwo publikacji, monografii miejscowości, jakichś drobnych szkiców biograficznych i kilka czasopis naukowych dedykowanych, poświęconych historii regionu. Więc tutaj to siłą rzeczy genealogia nas gdzieś wpycha w tą historiografię regionalną, a z racji tego, że większość moich przodków pochodziło z dawnego Księstwa Cieszyńskiego, to siłą rzeczy zacząłem, szukając informacji o przodkach, zacząłem przedzierać się przez kolejne kategorie źródeł. Jednym z takich już odkryć w wieku dorosłego, ale było to, znaczy tutaj jakby ta notka jest na tej prezentacji dość słabo widoczna, ale jakby sam, chodzi o sam efekt, że w prasie i międzywojennej i z czasów austriackich sprzed 1918 roku odnajdywałem informacje o swoich przodkach, nie tylko o krewnych, ale właśnie o przodkach, że są to notki albo związane z ich działalnością społeczną, czyli że wpłacali drobne datki na stowarzyszenia, głównie polskie, ale są też notki pośmiertne i poświęcone nie tylko mężczyznom, ale też kobietom. I to jest przykład notki pośmiertnej dotyczącej mojej trzykrotnej praprababki Marii Nawratowej z Bobku koło Cieszyna i informacja o tym, że była kobietą znaną ze swojej dobroczynności. Co nagle tak pozwoliło mi, znaczy może nie nagle, ale pozwoliło mi sobie uświadomić, że moi przodkowie też coś robili dla lokalnej społeczności i jest to odkrycie dla kogoś, kto ma przodków z terenu dawnego Księstwa Cieszyńskiego dość częste, że prasa z racji poziomu alfabetyzacji, o czym będę później opowiadał, to najpierw tak powiedzmy prywatnie, potem będzie publicznie o tej genealogii. W prasie z racji wysokiego poziomu alfabetyzacji było bardzo dużo korespondencji ze wsi i na temat mieszkańców wsi, więc można znaleźć tam mnóstwo informacji. Miałem o tyle tego pecha, że zacząłem przeglądać prasę ręcznie, zanim jeszcze została zdigitalizowana w bibliotekach cyfrowych, co zaowocowało tym, że przejrzałem kilkadziesiąt roczników Gwiazdki Cieszyńskiej i kilkadziesiąt roczników innych czasopism. Przygoda w ogóle z Gwiazdką Cieszyńską zaczęła się też powiedzmy w domu rodzinnym, ponieważ jako swoistą relikwię powiedzmy rodową mamy Gwiazdkę Cieszyńską z 1853 roku i to też przez moich chłopskich przodków kupowana i potem oddana do introligatora, żeby stanowiła jakiś taki ładny tom. Podobno było tego kilkadziesiąt tomów, ale zostały zniszczone w czasie II wojny światowej przez niemieckich okupantów. Zostało nam tylko jeden tom najstarszy ukryty przez mojego pradziadka. Jeszcze fakt, że odkrywałem coraz dalej kolejnych przodków, chyba najbardziej widowiskowym moim krewnym był to brat i zarazem był to brat mojego trzykrotnego pradziada i brat mojej czterokrotnej prababki. Też tak się złożyło, że moi prapradziadowie byli spokrewnieni, te wątki mojego, nitki mojego drzewa genealogicznego w pewnym momencie się zamiast rozkrzewiać, to się zwęziły. I wuj Paweł Lipa, który był związany akurat z tą częścią z moimi przodkami, to bardzo, bo jest pochowany też w rodzinnym grobie razem z moim trzykrotnym pradziadem. Był generałem majorem w wojsku austro-węgierskim i też komendantem szkoły strzeleckiej w Brig nad Litawą.
i w jednej z austriackich gazet odnalazłem zdjęcie, kiepskiej jakości, no ale taka była w bibliotece cyfrowej, że widać cesarza Franciszka Józefa, to jest ten biały dżentelmen najbliżej szeregu żołnierzy. W środku jest człowiek w czarnym mundurze i potem po drugiej stronie też kroczy człowiek w białym mundurze. Ale w momencie, kiedy pojawia się cesarz Franciszek Józef, który jest owiany i na terenie Galicji Księstwa Cieszyńskiego też swoistą legendą, częściowo zasłużoną, częściowo nie, to w tym momencie nagle ta historia moja prywatna i moja historia publiczna nagle się spotkały, ponieważ już mogę sobie powiedzieć, że oto jest zdjęcie w tej gazety, w gazecie cesarza Franciszka Józefa i mojego prawuja Pawła. I w tym momencie ta genealogia czy poszukiwanie przodków zyskuje zupełnie inny, bardzo przyjemny wymiar, że można o tych ludziach powiedzieć coś więcej i okazuje się, że ci moi krewni czy przodkowie robili fajne rzeczy. I zawsze to dostarcza dużo satysfakcji, bo zdecydowanie mniej się czyta z uśmiechem, że któryś z naszych przodków siedział w więzieniu, a też mi się to zdarzyło, że jeden z moich przodków siedział w więzieniu w XIX wieku, nie wiem jeszcze za co, w więzieniu w Brnie, przynajmniej kilka miesięcy, po czym wrócił do swojego rodzinnego Puńcowa koło Cieszyna. Też trafili mi się krewni, którzy mieli na koncie wyroki za podpalenia. Też można w dawnej prasie znaleźć też inne mniej sympatyczne rzeczy. No i zawsze bardziej cieszy to, że znaczy świadomość, że pochodzimy może od ludzi szlachetnych, niż świadomość, że pochodzimy od ludzi mniej szlachetnych. Gdzieś w tym całym kompulsywnym momentami zbieraniu danych genealogicznych udało mi się znaleźć takich dwóch krewnych, ale naprawdę z takiego prawdziwego topu, którzy byli nie już patronami ulicy w Pierścu, ale patronami ulic w większych miastach. Jednym z nich był Jerzy Trzanowski, był to XVII-wieczny kaznodzieja protestancki, nazywany słowiańskim Lutrem, urodził się w Cieszynie w 1592 roku, zmarł w 1637 roku. Jego kancjonał, zbiór pieśni, częściowo przez niego zebranych, częściowo przez niego napisanych, jest prawdopodobnie największym, najczęściej drukowaną książką w dziejach Słowacji. Jerzy Trzanowski ma swoją ulicę między innymi w Bratysławie. Drugą osobą, z którą udało mi się znaleźć nitkę genealogiczną w takich też oznaczeniu zdecydowanie ponadregionalnym, był Józef Bożek, człowiek, który stworzył pierwszą maszynę parową na kontynencie europejskim. Urodził się w Bierach koło Bielsku, skończył gimnazjum w Cieszynie, a większość dorosłego życia spędził w Pradze, gdzie zmarł. Nie wiedząc o odkryciu Stevensona, sam skonstruował maszynę napędzaną parą. W niektórych publikacjach można nazwać ją pierwszą klasyczną taksówką. Jest to też zdecydowanie człowiek dużego formatu. Ale pomijając taką ciekawostkową genealogię, w pewnym momencie swoich poszukiwań i badań chciałem znaleźć odpowiedź na temat kontekstu, w jakim dowiedzieć się czegoś więcej, nie tyle o moich przodkach czy krewnych, ale o świecie, w którym żyli. I w ten sposób, powiedzmy, wbrew własnej woli, wpadłem niejako w tematykę związaną z dziejami Księstwa Cieszyńskiego. I cztery kwestie, czy cztery takie konteksty wydały mi się, dziwiły mnie na początku, jak się z tym zapoznawałem, a potem olśniły, jakby nastąpił ten efekt olśnienia. Są to kwestie stanowe, wyznaniowe, kwestia alfabetyzacji i kwestia samorządowa, co jeżeli Państwo nie mają tych przodków z Księstwa Cieszyńskiego i dla Państwa jest to jeden z wielu regionów pogranicza, to też mogę zapewnić Państwa, że te konteksty są ciekawe, ponieważ biorąc pod uwagę współczesną, znaczy swoistą falę chłopomanii, jeśli chodzi o książki, które zaczęły się od ludowej historii Polski, ale teraz mamy kolejne książki poświęcone i chłopom, i pańszczyźnie, chociażby niedawno wydane bestsellerowe Chłopki, to ten kontekst głównie chłopów z Księstwa Cieszyńskiego może być ciekawy i też pozwolić trochę inaczej spojrzeć na te rzeczy. Bo jeśli chodzi o kwestie stanowe, to
O ile na terenach dawnej Rzeczypospolitej szlachta mogła stanowić około 10% mieszkańców, chociaż zdaję sobie sprawę, że te procenty wzbudzają dużą dyskusję w literaturze naukowej, to w Księstwie Cieszyńskim szlachty było mało, gdzieś powiedzmy parę procent, a w ciągu XIX wieku szlachta zniknęła jako stan społeczny. I w tym momencie, kiedy się przegląda jakiś słownik biograficzny poświęcony mieszkańcom ziemi cieszyńskiej z XIX wieku, to uderza fakt, że szlachty jest tam niewiele i wszyscy ci, co robili wielkie i duże rzeczy w XIX wieku, to byli chłopscy synowie. Chłopscy synowie byli posłami na Sejm Krajowy w Opawie, chłopscy synowie wydawali gazety, chłopscy synowie pisali książki, pisali powieści, zajmowali się literaturą, zajmowali się działalnością społeczną, co jest dość jeszcze zrozumiałe w czasach po zniesieniu pańszczyzny w 1848 roku, ale jeszcze przed zniesieniem pańszczyzny w 1848 roku chłopi w Księstwie Cieszyńskim robili rzeczy, których człowiek słysząc chłop pańszczyzniany zupełnie by się nie spodziewał. Na przykład na przestrzeni XVIII wieku, czy w ciągu XVIII wieku, część chłopów potrafiła zgromadzić na tyle duże zasoby finansowe, że potrafili nie dość, że się wykupić z pańszczyzny, czy kupić tak zwany wolny grunt, ale na przełomie XVIII-XIX wieku zaczęli kupować wioski. Co brzmi absurdalnie, że w czasach pańszczyźnianych, na przełomie XVIII-XIX wieku, chłopi kupują wsie, ale takie sytuacje zdarzały się w Księstwie Cieszyńskim. Związało się to, szlachta zareagowała bardzo negatywnie wobec tych jakby działań bogatych chłopów, ale chłopi się obronili, ponieważ odnaleźli przywilej z 1416 roku, czyli 400 lat wcześniej wydany przez księcia cieszyńskiego Bolesława I, który pozwalał mieszczanom cieszyńskim nabywać dobra szlacheckie, czy dobra ziemskie, jak wtedy mówiono. I chłopi cieszyńscy, ci bogaci, kupowali zazwyczaj jakąś ruderę w Cieszynie, żeby być mieszkańcem miasta i potem, będąc już oficjalnie mieszkańcem miasta Cieszyna, kupowali te wioski czy dobra szlacheckie. Jedną z takich wiosek, Szobiszowice, położone dzisiaj w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, nabył brat mojego przodka, Paweł Ostróżka, co akurat ci Ostróżkowie, co pochodzący od tego Pawła Ostróżki, to zanotowali dość duży awans społeczny. Potem moi przodkowie pozostali jednak na tym samym dość niskim poziomie bycia właścicielami niewielkich nieruchomości, ale sam fakt, uświadomienie sobie, że powiedzmy moi krewni, czy w ogóle mogę powiedzieć prawie wszyscy szukający przodków w Księstwie Cieszyńskim, że nasi bliżsi lub dalsi krewni w czasach pańszczyźnianych kupowali nieruchomości, świadczy o tym, że jednak stan chłopski w tym regionie rozwijał się, czy jakby jego pozycja czy możliwości były zupełnie inne niż na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i nie można tego tłumaczyć na zasadzie, że tu jest monarchia Habsburgów, a tam była Rzeczpospolita, ponieważ również kiedy Galicja znalazła się, czy tereny nazwane później Galicją znalazły się w granicach monarchii Habsburgów, cały czas było widać ten wielki kontrast pozycji chłopów. Wynikało to trochę z tego, że nie było tej szlachty i w momencie to, co robiła średnia czy drobna szlachta na terenie powiedzmy klasycznych ziem polskich, w Księstwie Cieszyńskim robili to synowie zazwyczaj bogatszych chłopów. I to było takie pierwsze duże odkrycie, znaczy ono nie brzmi fascynująco, jak mówiąc, będąc doktorem historii, że nagle odkryłem, że chłopom na Śląsku się wiodło trochę inaczej, ale było to właśnie takie odkrycie moje prywatne, czyli na zasadzie genealoga, który nie miał klasycznego przygotowania historycznego, który odkrywa pewnego rodzaju anomalię i wyjątkowość tego dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Drugą rzeczą były kwestie wyznaniowe. No nie będzie to jakąś taką tajemnicą czy tam zdradzeniem wielkiej rzeczy z mojego życiorysu, że urodziłem się w rodzinie katolickiej, ale część moich przodków było wyznania ewangelicko-augsburskiego. Śląsk Cieszyński, tereny dawnego Księstwa Cieszyńskiego, są ziemią, gdzie liczba protestantów czy procent ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego jest wyjątkowo wysoki. Jest to
dla nas, powiedzmy, normalne, że kiedy się mówi o religii szkolnej, to się nie myśli z automatu o religii katolickiej, tylko myśli się zazwyczaj o dwóch religiach, katolickiej i ewangelickiej. I jest to dość, powiedzmy, inspirujące, znaczy pod względem tego, że region jest de facto dwuwyznaniowy i uczy tolerancji wyznaniowej. I uczyło też w wiekach dawniejszych. Tak trochę szkicowo, jeśli chodzi o sytuację wyznaniową, w księstwie cieszyńskim w XVI wieku jeden z książąt przeszedł na protestantyzm, a jego syn przeszedł na katolicyzm. I w tym momencie już region stał się dwuwyznaniowy. Habsburgowie, którzy przejęli bezpośrednio rządy w księstwie cieszyńskim w 1653 roku, prowadzili dość twardą politykę kontrreformacyjną, ale kiedy kontrreformacja zakończyła się wydaniem patentu tolerancyjnego w 1781 roku, 1/3 mieszkańców, 1/3, 1/4 to się trochę tam zmieniało, ale mniej więcej tyle była wyznania ewangelicko-augsburskiego. W poszczególnych miejscowościach to się różnie rozkładało. Były miejscowości, gdzie, bo teraz się w spisach zazwyczaj nie pyta o wyznanie, ale w tych czasach dawniejszych, historycznych księstwa cieszyńskiego były miejscowości zdecydowanie protestanckie, były też miejscowości zdecydowanie katolickie, były miejscowości klasycznie mieszane. Odkrycie, że część moich przodków była wyznania ewangelicko-augsburskiego, też nie było jakimś takim wielkim szokiem, ale była ciekawostką, ale też dostarcza takiego ciekawego kontekstu w poszukiwaniach genealogicznych, że jednak, że nie tylko katolicy, że są też również protestanci, zdarzają się też małżeństwa międzywyznaniowe, co też sprowokowało mnie, żeby zająć się trochę tymi kwestiami naukowo, żeby wyjaśnić, dlaczego część moich przodków była protestantami, a część katolikami. Jeszcze innym aspektem jest kwestia alfabetyzacji, że w 1910 roku 90% mieszkańców księstwa cieszyńskiego umiała czytać i pisać i też jak Państwu pokazywałem tę gwiazdkę cieszyńską z 1853 roku, że to, znaczy może gwiazdka cieszyńska w domach to nie był standard, bo tych prenumeratorów gazet nie było wiele, ale standardem było to, że chłopi, mieszkańcy wsi też potrafią czytać i pisać i poziom, kiedy Polska jako całość w dzisiejszych granicach osiągnęła poziom alfabetyzacja księstwa cieszyńskiego w 1910 roku była mniej więcej taka jak w PRL-u w latach 50. i 60., co pokazuje, że ten region w skali alfabetyzacji też się wyróżniał i różnił od ziem Polski. Oczywiście, żeby nie popadać w jakąś taką cieszyńską megalomanię, że można się porównać w dawnych czasach z Galicją i to wygląda wspaniale, wyglądają te statystyki, wywołują dumę, ale jak się porówna jeszcze z dawnym zaporem rosyjskim, czy w ogóle z Rosją, to już jest w ogóle taka cieszyńska megalomania, ale na przykład w zestawieniu z krajami skandynawskimi to księstwo cieszyńskie wyglądało zdecydowanie poniżej, ale sam poziom wysokiej alfabetyzacji u progu XX wieku robi wrażenie. Też w polskiej literaturze przyjmuje się, że pierwszy chłopski znak własnościowy ex libris chłopski jest dziełem Jury Gajdzicy, Jerzego Gajdzicy, chłopa ścisownicy urodzonego w roku 1777, czyli też i zmarłego przed zniesieniem pańszczyzny, co też pokazuje, że jest to region pod wieloma względami wyjątkowy. I jeszcze ostatnia kwestia, znaczy kontekst historyczny, który tak się wiązał z moimi przodkami i czy z poszukiwaniami genealogicznymi, jest to kwestia samorządu. Odkryłem mianowicie, że wielu moich przodków było członkami wydziału gminy, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, było radnymi. Część z nich też piastowało, pełniło godność, miało godność, było wybieranych przełożonymi gminy, popularnie wójtami. Niektórzy byli wójtami też w czasach pańszczyźnianych, co też pokazuje pewnego rodzaju, nie wiem, kapitał społeczny związany z regionem.
I ci samorządowcy też zazwyczaj udzielali się społecznie, należąc do różnych stowarzyszeń i też próbując udzielać się w życiu politycznym. Nie było to jakieś takie wielkie udzielanie się w życiu politycznym, ale kilku z nich, kilku moich przodków czy moich krewnych przemawiało na różnego rodzaju zgromadzeniach politycznych. Głównie byli, znaczy moi przodkowie, znaczy Śląsk Cieszyński był de facto regionem trójjęzycznym, ale znaczy wszyscy mówili gwarą, to trzeba powiedzieć, że Niemcy, albo dialektem, i Niemcy mówili swoim dialektem, Czesi mówili swoim dialektem i Polacy mówili swoim dialektem, że żadna z tych grup nie mówiła literackim wariantem swojego języka, ale ci niemieckojęzyczni byli głównie skupieni wokół tak zwanej bielsko-bialskiej wyspy językowej, czeskojęzyczni czy morawskojęzyczni byli skupieni w okolicach Frytka i Ostrawy, a cała reszta, większość byli ci polskojęzyczni, ale tak zastrzegam, że wszyscy mówili dialektami, i ci polscy, i niemieccy, i czescy. Moi przodkowie akurat byli praktycznie wyłącznie polskojęzyczni, nieliczni się trafiali z tej części czeskojęzycznej Śląska Cieszyńskiego, i wszyscy moi przodkowie, większość moich krewnych była związana, popierała Polski Ruch Narodowy, który akurat w warunkach księstwa cieszyńskiego oznaczał walkę o równouprawnienie językowe miejscowych Polaków. Chodziło o to, żeby język polski, język autochtonów miał taką samą pozycję w regionie, nie oczywiście całej monarchii austriackiej, ale tylko w regionie miał taką samą pozycję jak język niemiecki, co oznaczało i traktowanie języka niemieckiego jako drugiego języka do nauczania, a nie język, w którym się uczy w szkole, żeby protokoły sądowe były spisywane w języku polskim, żeby napisy były w języku polskim, żeby po prostu ludzie, którzy są autochtonami, obywatelami monarchii austriackiej, austro-węgierskiej, płacą podatki, żeby mogli posługiwać się swoim językiem ojczystym i nie byli traktowani jak ludność drugiej kategorii. Ponieważ ja przepraszam za taki ekskurs dotyczący ruchu narodowego, ale jak dzisiaj słyszy ruch narodowy, to się myśli o czymś troszeczkę innym, czy może nawet zupełnie innym niż tym, co rozumiemy pod pojęciem ruch narodowy w wieku XIX, zwłaszcza w księstwie cieszyńskim. I szukając tych kontekstów, rozpoczęła się moja taka działalność, powiedzmy, jako historyka. I ten poziom najbardziej prymitywny, można powiedzieć, rejestracji przodków, znaczy nie nazwałbym prymitywny, ale taki podstawowy, związany z, prymitywne jest to złe słowo, gdyby ten film dało się zmontować, powinno zostać zdecydowanie wycięte, prawdopodobnie nie będzie takiej możliwości, ale jeśli chodzi o podstawowe rzeczy związane z genealogią, to przekształciło się to moje zainteresowanie tymi podstawowymi rzeczami genealogicznymi w serwis Przodkowie z Cieszyna, gdzie publikuję i rekordy biograficzne, czy takie mikrobiogramy genealogiczne, oparte głównie na moich notatkach, gdzie są moi przodkowie, osoby, o których myślałem, że są moimi krewnymi, ale nimi się nie okazali, wyróżniające się postacie, na temat których zbierałem informacje, i materiały zebrane na marginesie innych kwerend związanych z pracami naukowymi. Ten serwis Przodkowie z Cieszyna bardzo Państwu polecam na tej zasadzie, że jest tam opisana, znaczy robię to powoli, bo robię to w większości społecznie, 90% jakby zasobu tego serwisu jest robiona społecznie, 10% jest robiona z dotacji, które pozyskujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Twoje Korzenie w Polsce, ale znajdą tam Państwo i biogramy, nie da się otworzyć na ich podstawie pełnej genealogii żadnej rodziny, ale można sobie zauważyć, gdzie, w jakich miejscowościach nazwisko się pojawia. Są też opisane niektóre zasoby niektórych archiwów parafialnych, są opisane źródła do niektórych miejscowości i generalnie przejrzenie tego serwisu pozwala Państwu zdobyć takie podstawowe know-how, jeśli chodzi o poszukiwania genealogiczne w księstwie cieszyńskim, nawet jeżeli Państwo nie trafią tam swojego nazwiska, to jest to bardzo dobra strona, jeżeli Państwo mają przodków z księstwa, dawnego księstwa cieszyńskiego, żeby tam zajrzeć. Też staram się publikować rzeczy takie nieoczywiste w badaniach genealogicznych, jak różnego rodzaju zestawienia, które mogą umknąć. Mam na przykład zestawienie osób, które zdawały egzamin felczerski w Wiedniu w XVIII wieku. Wypisałem wszystkich
pochodzących z księstwa cieszyńskiego i tego rodzaju drobiazgi, których przy normalnych poszukiwaniach genealogicznych no, nikt by nie będzie spędzał, nie wiem, 30 godzin na źródło, gdzie prawdopodobieństwo odnalezienia jakiejśkolwiek informacji jest znikome, ale z racji tego, że zajmuję się dziełami całego księstwa cieszyńskiego, że już wyszedłem jakby powyżej tego etapu prywatnej genealogii, mam większą determinację przeszukując tego rodzaju źródła i mogą Państwo znaleźć tam informacje, na które trudno byłoby zwrócić uwagę. Moje zainteresowania też genealogiczne i nie podawałem adresu, ponieważ adres jest na blogspocie, tutaj jest podany już tutaj na czacie, ale wystarczy w Google wpisać przodkowie z Cieszyna i to jest od razu pierwszy wynik. Badania genealogiczne też przywiodły mnie do napisania pracy doktorskiej o barokowym tytule Elity chłopskie na Śląsku Cieszyńskim od XVIII do początku XX wieku na przykładzie rodu Palarczyków. Początkowo chciałem pisać o rodzie Palarczyków, jednakże w środowisku krakowskim historyków nie bardzo rozumieją fenomen chłopów na Śląsku Cieszyńskim czy dawnym księstwie cieszyńskim, że oni są warci opisania jako poszczególne rody także, ponieważ jakby ten potencjał i biograficzny, i jako ród, jako egzemplifikacja procesów historycznych w zupełności się broni, że to nie jest tylko proste spisanie, że ten urodził się w tej miejscowości, ożenił się i umarł, tylko można zdecydowanie obudować to kontekstem i zrobić bardzo ciekawe studium przypadku. Ta wymuszona zmiana doprowadziła do tego, że praca nie jest specjalnie udana. Znaczy jest to przyzwoita praca doktorska, biorąc pod uwagę to, co się słyszy o pracach doktorskich, że i plagiaty, i wtórne, i tak dalej. Nie, zdecydowanie research został wykonany porządnie, ale jeśli chodzi o samą pracę, to stała się taką pracą, taką sklejką dwóch de facto. Jednej o elitach chłopskich, drugiej o rodzie Palarczyków. O rodzie Palarczyków ukaże się artykuł będący przerobionym fragmentem pracy doktorskiej. W tym roku zostanie wydany, przypuszczalnie w przyszłym roku się ukaże, ale z datą tegoroczną w roczniku Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Ja podam Państwu link potem, gdzie znajdą Państwo te wszystkie publikacje, o których opowiadam, żeby nie musieli Państwo notować, jeżeli usłyszą jakieś znajome nazwisko niepotrzebnie i za dużo. Później, idąc już trochę za ciosem i zajmując się inaczej, jeśli chodzi o te elity chłopskie i sam fakt niezrozumienia środowiska krakowskiego, kim byli chłopi z księstwa cieszyńskiego i ci plebeje, tacy niezauważeni, znalazłem po latach dopiero wykaz audiencji z 1907 roku, z czerwca, z 24 czerwca 1907 roku. Jest tam lista osób, które przyjął cesarz Franciszek Józef na audiencji. I w tej wykazie pojawia się mój cioteczny, trzykrotny pradziad Paweł Lipa, generał major. W niemieckich źródłach jest opisywany jako Paul Lippa, ale on zdecydowanie, znaczy takie były czasy, że w zależności od języka inaczej się podpisywano, ale generał Paweł Lipa był człowiekiem, jak to wynika z relacji prasowych i rodzinnych, że popierał i polski ruch narodowy i nie miał takiego syndromu, jak wiele osób mieszkających poza rodzinnymi stronami, to jest typowe nie tylko dla księstwa cieszyńskiego, ale i dla dzisiaj, że po krótkim okresie na emigracji nagle zapominają języka polskiego, mówią z dziwnym akcentem i w ogóle stylizują się na obcym, że są już w ogóle totalnie z wielkiego świata, a nie stąd, to Paweł Lipa zdecydowanie czuł się bardzo związany z Cieszynem, gdzie wrócił na emeryturę. Ale w każdym razie ten Paweł Lipa jest na liście przyjętych na audiencji przez cesarza i został wymieniony poprzedza go między innymi książę Czartoryski, ale za nim pojawia się dopiero rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. To znaczy, ja zdaję sobie sprawę, że to jest taka bardzo prosta egzemplifikacja i dość tani chwyt, wręcz erystyczny, ale jest to pewnego rodzaju ilustracja pokazując, że ci chłopi z księstwa cieszyńskiego rzeczywiście, jak mieli trochę szczęścia i pochodzili z tych ciut bogatszych rodzin, bo ci biedni niestety musieli pracować w przemyśle i mogli tylko pomarzyć o tym, żeby kontynuować edukację gdzieś powyżej szkoły podstawowej, ale pokazuje, że jednak naprawdę mogli dość wysoko i są to historie pod wieloma względami fascynujące, na zasadzie awansu, w ogóle historii samego awansu, a nie tylko tego, że gdzieś tam się pojawia ktoś z kimś, z kim jesteśmy spokrewnieni. I gdzieś na tej fali jeszcze
moich zainteresowań, takich bardzo biograficznych i samorządowych, otrzymałem grant. No jest tak, że napisałem go z potrzeby serca, ale myślałem o tej pracy dość długo, ale miałem to szczęście, że otrzymałem grant, ostatni wielki grant w moim życiu, 10 lat temu otrzymałem na napisanie pracy pod tytułem Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim. Państwo zupełnie, znaczy inaczej, książka gdzieś krąży w obiegu antykwarycznym, ale książka jest dostępna w internecie. Znaczy wychodzę zawsze z takiego założenia, że jeżeli coś jest finansowane za pieniądze publiczne, jakieś badania, przynajmniej historyczne, bo możemy sobie podyskutować, czy badania medyczne, czy też związane z wojskowością powinny być tak udostępniane, ale jeśli chodzi o badania historyczne, czy szeroko rozumianą humanistykę, wychodzę z założenia, że jeżeli coś jest finansowane z pieniędzy podatników, to powinno być dostępne w internecie online. I tak praktycznie wszystkie rzeczy naukowe, które napisałem, są dostępne online, z wyjątkiem tych, gdzie wydawcy się nie zgodzili. I tak samo monografia Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim jest też dostępna w obiegu, wystarczy wpisać w Google i powinno wyskoczyć. Jest i w serwisie, w repozytorium otwartej nauki i w serwisie Akademia Edu. Jest to praca, gdzie na 120 stronach omawiam, pokazuję, jak kształtował się samorząd gminny, co jest świetnym w ogóle laboratorium tworzenia się demokracji lokalnej, ponieważ z racji tego, że chłopi w większości Polski, ziem polskich byli niepiśmienni w tamtych czasach, albo nie mogli cieszyć się z dobrodziejstwa ustawodawstwa austriackiego, stąd jest pewna różnica między pruskim Śląskiem a tak zwanym Śląskiem austriackim. Tutaj możemy obserwować, jak rodziła się demokracja, i wyciągnąć, zyskać bardzo ciekawy materiał do w ogóle badań czy postulatów, jak zmieniać demokrację, czy jakie reformy wprowadzać w systemie samorządowym dzisiaj. Jest to 120 stron, które polska literatura naukowa praktycznie w ogóle olała, ale została bardzo dobrze książka przyjęta w literaturze naukowej czeskiej, ponieważ polska literatura naukowa, jeśli chodzi o kwestie samorządowe, zupełnie nie widzi Śląska. W ogóle całego Śląska, Śląska Cieszyńskiego to już w szczególności, mimo że kilka instytucji jest bardzo ciekawych. Na przykład na Śląsku Cieszyńskim raz na początku XX wieku wprowadzono przymus wyborczy, oznacza to, że każdy mężczyzna na Śląsku Cieszyńskim na początku XX wieku przynajmniej raz w życiu brał udział w wyborach, co jest niesamowitą szkołą w ogóle, może nie odpowiedzialności za państwo, ale jest takim niezwykłym, jest niezwykłym kontekstem. Prawo wyborcze wtedy dość mocno dyskryminowało kobiety, ale też dość symptomatyczne dla księstwa cieszyńskiego jest fakt, że kiedy w 1918 roku powstała pierwszy oddolny rząd w regionie, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, od razu znalazły się w jego składzie kobiety. Należy sobie uświadomić, że w księstwie cieszyńskim powstaje rząd, gdzie prawa kobiet są traktowane, można powiedzieć, normalnie i są to czasy, kiedy kobiety nie mogły głosować na przykład we Francji. Więc to jest... pokazuje no, pod wieloma względami, że to jest region niezwykły. Oczywiście też sobie zdaję sprawę, że włącza się gdzieś ten etap takiej cieszynomanii, czy cieszynocentryzmu, kiedy słyszy się, kiedy ja słyszę, nie wiem, księstwo cieszyńskie, że się to wydaje wszystko wyjątkowe. Ale jak Państwu przedstawiałem, to te rzeczy są takie bardzo twarde, genealogiczne, ponieważ książka o wójtach oprócz tej części samorządowej zabiera biogramy 1323 wójtów. Nie z racji tego, że miałem mało czasu, bo miałem 3 lata plus jeszcze 4 rok przedłużony ten grant, nie dało się skompletować tych danych w sposób absolutnie perfekcyjny. Jest to ryzyko, które podjąłem. Wystarczyło tych danych, żeby stworzyć analizę spójną całej tworzenia się samorządu gminnego, ale na pewno znaczną część tych biogramów da się uzupełnić jeszcze o kolejne informacje, ale jako taki, powiedzmy, wspomożenie w poszukiwaniach genealogicznych jest jak znalazł. Fakt, że to jest wrzucone jako 3 PDF-y w internecie, to za pomocą komendy Ctrl+F mogą Państwo znaleźć swoje nazwiska. Ja pracuję, nie ma książka indeksu, ponieważ nie było na to pieniędzy, ale ja obecnie pracuję nad tym, żeby zrobić listę alfabetyczną wójtów opisanych w tej książce. Jest tych wójtów 1323, więc
więc prace idą mi dość wolno, ale jak skończę, ona zostanie umieszczona, ta lista, na stronie Przodkowie z Cieszyna, żeby sobie od razu zerknąć i sprawdzić, czy jest interesujące nasze nazwisko, niż używać komendy Ctrl F na 3 PDF-y, ale tak czy tak zachęcam, ponieważ ci wójtowie mieli żony, a każdy biogram też zawiera informacje na temat małżonek wójtów. Nie zawsze te żony miały w swoim rodzie wójta, więc tak czy tak zachęcam, żeby sobie w poszukiwaniach genealogicznych sobie przejrzeć, bo a nuż widelec, trafi się jakiś nam ciekawy krewny, który pełnił funkcję przełożonego gminy, a poza tym mogą sobie Państwo też tam podejrzeć innego rodzaju źródła niż księgi metrykalne. Zazwyczaj są to różnego rodzaju sprawozdania, gazety, większość gazet jest digitalizowanych w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. I te wszystkie, powiedzmy, przygody genealogiczne, można tak powiedzieć, doprowadziły mnie do, znaczy powiem tak, jeśli chodzi o rzeczy cieszyńskie, do mojej najważniejszej książki. Już o ile chodzi mi po głowie jeszcze pomysł napisania kilku książek i zanosi się, że powstaną szybciej niż później, to jeśli chodzi o Księstwo Cieszyńskie, to się spełniłem w 100%, pisząc książkę Dzieje Księstwa Cieszyńskiego. Jest dostępna w sklepie internetowym. Ten sklep internetowy jest tak paskudnie pozycjonowany, że najłatwiej będzie, jak Państwo wejdą na stronę www.morystwarowski.com. I tam po prostu jest, od razu Państwo zobaczą po prawej stronie link do książki. Zachęcam też Państwa, żeby wejść na tę stronę. Ja tam piszę, znaczy to jest moja prywatna strona na tej zasadzie, że piszę sobie tam o nie tylko o historii, ale też o filmach i różnego tego rodzaju rzeczy, które mnie interesują, ale jest tam osobna zakładka poświęcona, zawierająca listę moich prac naukowych z linkami, więc sobie Państwo po prostu zobaczą, że czy mogłem pisać na temat jakiejś interesującej Państwa rodziny albo jakaś taka tematyka, gdzie Państwo liczą, że może będzie coś ciekawego, jeśli chodzi o stworzenie tego kontekstu genealogicznego, co sobie Państwo mogą kliknąć i znaleźć. A Dzieje Księstwa Cieszyńskiego jest książką, którą napisałem w ten sposób, żeby dało się ją czytać. Też miałem to szczęście, że nie napisałem jej od razu, kiedy chciałem ją napisać, bo wtedy ona byłaby taka dość ponura, na tej zasadzie, że byłaby bardzo faktograficzna i bardzo obciążona żargonem akademickim. Miałem to szczęście, że wcześniej napisałem 4 książki, 3 się zdążyły ukazać przed Dziejami Księstwa Cieszyńskiego, wydane w wydawnictwie Znak, poświęcone zupełnie nie cieszyńskiej historii. Całościowo sprzedały się bardzo dobrze, jedne lepiej, drugie gorzej, ale 2 z nich, powiedzmy, mogę nazwać spokojnie bestsellerami. Osiągnęły status bestsellerów i też rozwinęły się trochę moje kompetencje popularyzatora czy pisarza historycznego. I dzięki temu siadłem, pisząc Dzieje Księstwa Cieszyńskiego, chcąc napisać książkę, jaką chciałbym przeczytać, zwłaszcza jako nastolatek, kiedy pochłaniałem, czy późny nastolatek, licealista, kiedy pochłaniałem tony książek historycznych, ale chciałbym ją przeczytać nawet jakby moi przodkowie nie byli z Księstwa Cieszyńskiego. Po prostu jako fajną opowieść o takiej dziwnej krainie, o której nikt jeszcze nie opowiedział od A do Z. Są w internecie dostępne monografie zatytułowane Dzieje Śląska Cieszyńskiego. One są napisane przez naukowców, obciążone takim żargonem naukowym i one są świetne, żeby znaleźć informacje, jeżeli nas jakiś konkret interesuje. Sam jestem współautorem tych 2 tomów. Ale kiedyś jeden z brytyjskich historyków, kiedy pisał Dzieje Wypraw Krzyżowych, Stephen Runciman, pisał je w tym samym czasie, kiedy grupa amerykańskich historyków pisała też taką wielotomową historię krucjat i powiedział, że jedno brytyjskie pióro nie jest w stanie konkurować z amerykańską armią maszyn do pisania, ale może nadać swojej opowieści pewien rys epickości. I też wydaje mi się, że, znaczy nie, wydaje, uważam, że fakt, że napisałem sam tę książkę, że to nie jest dzieło wieloautorskie, tylko jednoautorskie, rzeczywiście jest taki rys, jest koncept i jeżeli mają Państwo przodków z Księstwa Cieszyńskiego, no to to jest bardzo fajne wejście w ogóle w świat tych wszystkich kontekstów.
czyli nie znajdą Państwo tam wykazu miejscowości i ksiąg metrykalnych, bo to jest na stronie Przodkowie Cieszyna, ewentualnie są Państwo znaleźć te informacje samodzielnie w internecie, ale jest to przyjemna, tak myślę, opowieść o dziejach niezwykłej krainy, o tych kontekstach, a jeżeli są Państwo spoza Księstwa Cieszyńskiego, znaczy Państwo przodkowie nie mieszkali na terenie Księstwa Cieszyńskiego, dla Państwa jest to opowieść o jakimś takim totalnie innym, dziwnym pograniczu, to też jest fajna, biorąc pod uwagę popularność książek, na przykład, nie wiem, o Kaszubach, o Łemkach, o Górnym Śląsku, to Księstwo Cieszyńskie gdzieś się wpisuje powiedzmy w ten szereg tych książek. Całkiem niedawno profesor Norman Davies wydał w Znaku książkę poświęconą Galicji, więc można to potraktować właśnie jako książkę, nie jako zbiór informacji potrzebnych do badań genealogicznych, takich bardzo konkretnych, ale jako opowieść o tych kontekstach. Ja zazwyczaj opowiadam bardzo ogólnie, jest to chyba moje najbardziej prywatne wystąpienie w życiu, że opowiedziałam trochę bardziej o swojej drodze genealogicznej, jak genealogia mnie doprowadziła do spojrzenia szerzej, ponieważ te dzieje Księstwa Cieszyńskiego pozwalają spojrzeć trochę szerzej na procesy znane z historii ziem dawnej Rzeczypospolitej, czy też z ziem Górnego Śląska, czy też z Mazur i Warmii, ponieważ coś, co my możemy uważać za jakąś konieczność dziejową. W przypadku Księstwa Cieszyńskiego okazuje się, że nie było koniecznością dziejową, ale to nie jest tak, że Księstwo Cieszyńskie zawsze wychodzi in plus, że to była kraina mlekiem i miodem płynąca. Na pewno wysokie znaczenie warstwy chłopskiej, czy w ogóle ten awans chłopów i to, co rodziny chłopskie tam osiągnęły, to jest naprawdę coś niesamowitego w porównaniu z dawną Rzeczpospolitą. Ale jeżeli Państwo poczytają o sytuacji wyznaniowej i kontrreformacji prowadzonej przez Habsburgów w wieku XVIII, to w tym momencie i w drugiej połowie XVII, to w tym momencie okaże się, że Rzeczpospolita, która jak się tak przyjmuje, że już te czasy swojej największej tolerancji z XVI wieku miała dawno za sobą, to ciągle ta Rzeczpospolita stała pod względem zrozumienia tego, że ludzie mogą chodzić do różnych kościołów, świątyń, i tak dalej, stała na o wiele wyższym poziomie niż monarchia Habsburgów, więc ta książka jest o tyle fajna, że pozwala spojrzeć na przeszłość, bo jest to opowieść, która zaczyna się w roku 1290, a kończy się w roku 1920, więc można przejść od dojrzałego średniowiecza aż do końca I wojny światowej i spojrzeć sobie na tą wielką historię i Polski z boku i wielką historię Europy troszeczkę od dołu z perspektywy niewielkiej krainy. Feedback jest z książki bardzo miły, znaczy inaczej, ja zdaję sobie sprawę, że wszyscy autorzy są zachwyceni zawsze swoimi książkami, a im większy grafoman, tym bardziej jest zachwycony. Ta książka została zrobiona po Bożemu, jak w dużym wydawnictwie, mimo że została wydana w małym wydawnictwie, czyli przeszła recenzję naukową, była pod świetną opieką redakcyjną dr Katarzyny Szkaradnik. Konsultowałem wiele kwestii szczegółowych z moimi kolegami, powiedzmy, po fachu, historykami, regionalistami. Feedback, jak wspomniałem, jest pozytywny. Cieszą mnie jakby miłe rzeczy, które słyszę od czytelników. Na spotkaniach autorskich pojawiają się też osoby, które już książkę przeczytały, co jest bardzo, bardzo miłe i jeszcze przychodzą jakby z miłymi komentarzami. I w sumie najbardziej zaskakującą rzeczą jest to, że też usłyszałem, też otrzymałem miłą wiadomość też od profesora Normana Davisa na temat tej książki, że o ile jeszcze feedbacku ze strony środowiska naukowego pozaregionalnego nie było, to jednak taki e-mail jednak też jakby pozwolił mi stwierdzić, że no jednak napisałem coś fajnego. Póki co nie ma, ale to też będę musiał zrobić, żeby udostępnić jakieś fragmenty tej książki w internecie, żeby jak ktoś z Państwa nie jest przekonany ocenami czy recenzjami, żeby nie kupować kota w worku, ale dla kogoś, kto się interesuje Śląskiem Cieszyńskim czy dziejami Księstwa Cieszyńskiego, też wyjaśniam, dlaczego to jest już w książce, już nie chciałbym przedłużać teraz, wyjaśniam, dlaczego jest właśnie Księstwo Cieszyńskie jest określeniem historycznym, bardzo adekwatnym, z kolei Śląsk Cieszyński jest pojęciem współcześnie jak najbardziej uzasadnionym, ale w odniesieniu do dawnych czasów już niespecjalnie. Jeżeli Państwo się czują zawiedzeni, że opowiadałem tak dużo
o swoim doświadczeniu genealogicznym i o kwestiach bardziej ogólnych, a tak mało konkretów genealogicznych o metrykach i specyfice źródeł, to chciałem Państwu jakby uspokoić, że jeżeli Państwo zadają takie pytania na czacie, to ja bardzo chętnie odpowiem. I chciałem też, żeby jak ktoś z Państwa ma przodków z innych terenów, w ogóle z innych regionów, żeby też to okazała się troszeczkę inspirująca rzecz, jeśli przenosząc powiedzmy tak jakby wnioski ogólnogenealogiczne, to żeby szukając tych przodków skupić się, znaczy nie brać wszystkich, nie opisywać się, bo się zakopiemy w tym materiale, czyli żeby gdzieś sobie przyjąć jakieś takie sensowne ograniczenia, żeby dać radę okiełznąć ten materiał, że jeżeli mamy, znaczy ja już nie mówię, żeby dla każdej, dla wszystkich przodków, a jeżeli gdzieś jest jakieś troszeczkę większe skupisko naszych przodków w jakimś regionie, warto sobie doczytać, ponieważ i w tych pracach z zakresu historii regionalnej możemy odnaleźć fenomenalne opowieści o naszych przodkach, gdzieś przypadkiem się pojawią. Ja trafiłem, że jeden z moich przodków w XVII wieku kłócił się z Habsburgami odnośnie tego, że miał kontyngent wódki. On się zgadzał przyjmować ten kontyngent wódki, ale nie takiej jakości. Miałem przodków, którzy byli ewangelikami i walczyli mocno o wolności wyznaniowe w wieku XVIII. Miałem też takich zwykłych przodków, ale którzy też robili fajnego dla lokalnej społeczności, byli organistami, nauczycielami. Jest to zawsze miłe, że ci przodkowie okazują się czymś więcej niż tylko informacją z ksiąg metrykalnych. I jeżeli Państwo już mają jakiś zebrany materiał, który da się jakoś tak obrobić, też warto sobie sprawdzić, czy nie ma, znaczy nie zachęcam Państwa, żeby, nie wiem, tak wsiąknąć jak ja, bo ja trochę przesadnie wsiąknąłem w tę tematykę regionalną, bo i doktorat, i grant, i teraz książka, ale jeżeli Państwa rezultaty wyników genealogicznych da się ułożyć w jakąś większą całość, a to nie w postaci nawet książki, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym wydawał książkę o moich przodkach jako wywód przodków, bo część tych opowieści jest bardzo prywatnych, wręcz intymnych, więc jest to bardziej taka dokumentacja na potrzeby rodziny, ale jeżeli gdzieś o dalszych przodkach, zwłaszcza gdzieś pierwsza połowa XX, XIX, XVIII wiek, to jak najbardziej zachęcałbym, żeby gdzieś opublikować w jakimś periodyku naukowym, regionalnym, ponieważ nawet jeżeli ci przodkowie nie robili nie wiadomo jakich rzeczy, to zawsze ich losy są egzemplifikacją pewnych procesów, a jednocześnie pozwolą Państwu po latach też odnaleźć te rezultaty Państwa badań genealogicznych w różnym miejscu. Ja zdaję sobie sprawę, że internet jest niezwykle pojemnym miejscem. Część z Państwa prowadzi na pewno strony internetowe, część z Państwa ma drzewa genealogiczne w serwisie MyHeritage czy w innych tego rodzaju serwisach. Część z nich jest płatnych, skąd też dostęp do tych danych jest utrudniony dla osób z zewnątrz. A z kolei gdzieś ta publikacja w jakichś periodykach regionalnych może zapewnić przynajmniej temu fragmentowi drzewa genealogicznego nieśmiertelność w cudzysłowie. Jeżeli Państwa przodkowie są z terenu Księstwa Cieszyńskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie wydaje taki periodyk, nazywa się Pamiętnik Cieszyński, genealodzy tam są zawsze mile widziani. Jeżeli Państwo nie mają klasycznego przygotowania historycznego, jeśli chodzi o takie kwestie techniczne, przypisy i jakieś takie zrobić wstęp i zakończenie, to pomożemy. Też już kilka takich tekstów, ja nazywam takich wyrwanych z prywatnych zeszytów, udało się wyciągnąć i opublikować i są to bardzo fajne i ciekawe i ważne dla lokalnej społeczności prace. Znaczy nie lokalne takie, że nie wiem, pół Cieszyna przebiera nogami, żeby zobaczyć jakiś tekst genealogiczny, ale te teksty genealogiczne potem żyją i też fajnie widzieć ten efekt, że gdzieś ci nasi przodkowie odlegli się spotykają w XVII, XVIII wieku i komuś, kto jest z nami bardzo, bardzo daleko spokrewniony, gdzieś te rezultaty naszych poszukiwań mogą się przydać. Minęła godzina, ja Państwu bardzo dziękuję za tak dużą frekwencję, jest to bardzo, bardzo miłe, że tylu z nas się spotkało, żeby może jeszcze nie porozmawiać, ale posłuchać o genealogii i o Księstwie Cieszyńskim. To tyle, jeśli chodzi o tą część taką właściwą. Jeżeli Państwo mają pytania, to jak najbardziej jestem do Państwa dyspozycji. Dziękujemy Michaelu bardzo, bardzo za wystąpienie. Nie wiem jak Państwo, nie wiem, przypuszczam, ale przynajmniej ze swojej strony mam absolutną pewność, że dowiedzieliśmy się bardzo dużo
dzisiaj. No, nie tylko o tych niezwykłych dziejach księstwa cieszyńskiego, oczywiście w pigułce, ale też właśnie o specyfice poszukiwań genealogicznych, na przykładzie właśnie historii rodziny Michaela, przedstawionej w bardzo, bardzo ciekawy i dostępny sposób. Jestem przekonana też, że w samych dziejach księstwa cieszyńskiego, w publikacji, ta historia w ten przystępny sposób również jest przedstawiona i bardzo, bardzo zachęcamy do zgłębienia tej lektury. Proszę Państwa, nie przedłużając, przechodzimy do pytań. Ja zanim sobie tutaj pozwolę przejść do Państwa pytań, pozwolę sobie do zadania swojego pytania na tak zwaną rozgrzewkę, a mianowicie, bo tutaj wydaje się, znaczy ja sobie wyobrażam, że no przedstawione tutaj rezultaty Twoich poszukiwań, Twojej drogi tak naprawdę genealogicznej, która zainspirowała kolejne projekty i działania, ona się wydaje taka dosyć prosta, tak? Tutaj się udało znaleźć to, tutaj takie ciekawe informacje, pracowałeś na matrykach, pracowałeś na źródłach pozametrykalnych, a ja bym zapytała w takim bardziej szerszym kontekście, jakie były wyzwania, jeżeli chodzi o szczególnie o ten region, tak? O te poszukiwania, tak? Czy wyzwania związane z dostępnością materiałów źródłowych, czy wyzwania związane z możliwościami dotyczącymi dostępu na przykład do poszczególnych, nie wiem, czy metryk, czy tudzież innych źródeł. Chodzi mi przede wszystkim o to, czy napotkałeś na jakieś, powiedzmy, ściany tak zwane poszukiwawcze, jeżeli chodzi o ten region i właśnie swoje poszukiwania. Jeśli chodzi o Księstwo Cieszyńskie, to czy dawne Księstwo Cieszyńskie, jest podzielone no, między Republikę Czeską a Polskę i też no, praktycznie wszyscy mają przodków po jednej albo po drugiej stronie rzeki, ponieważ rzeka Olza nigdy nie była granicą do 1920 roku. I jeśli chodzi o dostępność czeskich metryk, kiedy ja zaczynałem swoją czeskich źródeł, to oznaczało zawsze wyjazdy pociągiem do Opawy, do archiwum. I to było spore wyzwanie, bo to znaczy to już się łączyło mi akurat z pracą naukową, że to już nie jechałem tylko w ciemno, żeby szukać przodków, ale to już było tak już był ten etap unaukowienia mojej przygody z genealogią, ale było to dość męczące, że cały dzień człowiek jechał, znaczy pociągiem się długo nie jechało, ale cały dzień był poświęcony na to, żeby przyjechać, pójść do archiwum i potem złapać pociąg powrotny z Opawy do Cieszyna i potem wracać do Krakowa z tego Cieszyna. Więc w pewnym momencie te czeskie metryki przestały być problemem i stały się łatwe jak nigdy, ponieważ Czesi zdigitalizowali te metryki i udostępnili w internecie, udostępnili również księgi gruntowe. I ponieważ w Czechach po 1945 roku wszystkie księgi co do zasady zostały przejęte z archiwów parafialnych do państwowego. I na parafiach co do zasady nie ma ksiąg metrykalnych, wszystkie są w Opawie. Trochę zaginęło, jest kilka powiedzmy tomów, które gdzieś może jeszcze krążą w jakimś dziwnym obiegu, ale te rzeczy są dostępne od ręki. Z kolei o polską stronę, to jak chyba wszyscy z Państwa, to jest kwestia ściany, jeśli chodzi o udostępnienie ksiąg metrykalnych. Ja powiedzmy zapoznałem się w różny sposób, nie zawsze jakby trzymając w ręce, ale z metrykami ze wszystkich parafii na terenie Śląska Cieszyńskiego, licząc od Cieszyna do Bielska, tych parafii, które istniały przed 1920 roku, i katolickich, i ewangelickich. I są parafie, gdzie pisanie doktoratu, robienie postdoka też nie było argumentem, żeby uzyskać dostęp do tych metryk. I trzeba było czasami mieć dużo cierpliwości. Ja miałem też to szczęście, że się dość szybko zainteresowałem genealogią, więc czasami się mi trafiło po prostu zmiana proboszcza, co zupełnie zmieniało perspektywę poszukiwań genealogicznych, że trafiał się proboszcz, który rozumiał potrzeby badań genealogicznych i wiedział, że księgi metrykalne są dla ludzi, a nie tylko dlatego, żeby w przenośni lub dosłownie gniły w jakiejś szafie w archiwum parafialnym. Jest takim moim zawodem, że jako środowisko cieszyńskie historyczne nie byliśmy w stanie w ogóle
jakoś opanować tych rzeczy. Na zasadzie takiej, że teraz od niedawna, są od roku, część metryk jest dostępna w cyfrowym archiwum Archidiecezji Krakowskiej, ale to jest rzecz, która, znaczy inaczej, ja się bardzo cieszę, że to jest zrobione, ale to powinno być już od 10 lat temu zrobione i powinno to objąć wszystkie metryki, na których nie ciąży, które nie są metrykami żywymi, czyli nie ciąży ochrona danych osobowych. I tym bardziej, że wiemy, że tego rodzaju projekty są drogie, ale powiedzmy, kapitał społeczny, wolontariacki jest niesamowity, co widać po działalności stowarzyszenia Silius Radicum z Górnego Śląska, gdzie oni też wchodzą na Śląsk Cieszyński, przyjmując szeroką definicję Górnego Śląska. O ile się zazwyczaj z taką definicją nie zgadzam, to w tym przypadku jest błogosławieństwem, ponieważ te metryki, które są w archiwach państwowych, zostały udostępnione w internecie, więc powiem Państwu tak, że nawet zajmując się przez, nie wiem, przez 10 lat tak naprawdę, czy 15 lat zawodowo, czy licząc powiedzmy od rozpoczęcia studiów doktoranckich do dzisiaj, genealogią i naukami historycznymi, musiałem się mierzyć z takimi samymi problemami jak Państwo z dostępnością do ksiąg metrykalnych, że obok wspaniałych proboszczów trafiają się proboszczowie fatalni i tak naprawdę nie wiadomo, jak to zrobić, czy wchodzić. Znaczy można próbować, znaczy ja biorę to na przeczekanie, czekam zazwyczaj na zmianę proboszcza, biorąc pod uwagę, że jest tyle tych parafii, tyle tych ciotków i zawsze są jeszcze te metryki z Opawy dostępne online, że są takie parafie, które czekają, ale powiedzmy w zupełności podzielam Państwa rozgoryczenie i też to uczucie zderzenia się ze ścianą w pewnym momencie. Dokładnie tak, jakby pewne, no niestety pewne przyzwyczajenia, pewne podejście może do znaczenia tak naprawdę, w szczególności tutaj ksiąg metrykalnych, niestety się nie zmienia, natomiast pocieszającym jest fakt postępu digitalizacji właśnie, tak, i w ogóle świadomości istoty udostępniania tych informacji online. I tutaj, jeżeli chodzi o te tereny, no dla nas to też jest ogromny komfort, kiedy to tak naprawdę na tych metrykach możemy pracować właściwie w całości online. Także miejmy nadzieję, że jakby te projekty będą postępowały i coraz więcej tych informacji będzie dostępnych dla szerszego grona użytkowników. Natomiast możemy sobie tutaj przejść już do bardziej konkretnego pytania. Ja pozwolę sobie wyświetlić. Proszę bardzo, poniekąd ono było już odpowiedziane, ale też wydaje mi się, że można ten temat rozszerzyć. Tak, jest tutaj pytanie, mogę przeczytać pytanie, żeby też to jakoś tak się nagrało, że pytanie o kwestię zasobów metrykalnych z parafii ewangelickiej w Międzyrzeczu lub Mazańcowicach XIX-wiecznych rzeczy zniszczonych w 1945 roku. Jeśli chodzi o parafię ewangelicką w Międzyrzeczu, ona powstała w 1867 roku albo około tego roku, więc wpisy starsze sprzed 1867 roku albo 6, ja już teraz nie pamiętam, ale to jest połowa lat 60. W każdym razie na 100% lata 60. XIX wieku. Wcześniej Międzyrzecze należało do parafii ewangelickiej w Jaworzu, więc gdzie metryki są, się zachowały. Więc najlepiej, jeśli mamy, jesteśmy w stanie przeskoczyć ten, nie wiem, 50 lat i tak dalej i mamy szczęście, że mamy jakiś tam przodków, jesteśmy w stanie przeskoczyć te parędziesiąt lat, to warto sobie przeskoczyć do parafii ewangelickiej w Jaworzu, gdzie to Międzyrzecze jest opisane. Międzyrzecze do 1848 roku parafie katolickie miały obowiązek rejestrowania protestantów, więc mamy zazwyczaj duble dla parafii ewangelickich i katolickich. Znaczy ewangelicy są, protestanci są notowani podwójnie. W tym przypadku to się nie za bardzo przydaje, bo to Międzyrzecze to są już lata po 1848 roku, ale jest fajne źródło, które warto wykorzystać. Nie są to duplikaty ani odpisy, ale są to arkusze spisowe, ponieważ w monarchii austriackiej przeprowadzano co 10 lat spisy powszechne. I spisy 1890 i 1900 z powiatu bielskiego, dawnego austriackiego, ale powiedzmy Międzyrzecze było i wtedy i dzisiaj w powiecie bielskim, są zachowane w Archiwum Państwowym w Bielsku Białej. Nie są te rzeczy, o ile kojarzę, jeszcze zdigitalizowane, ale w zespole starostwo powiatowe w Bielsku, ale to jest to starostwo powiatowe w Bielsku z czasów austriackich, bo są dwa zespoły o podobnej nazwie,
można znaleźć spis powszechny, powinien być dla Międzyrzecza, ale trudno mi z głowy powiedzieć, że to jest 1890 czy 1900. One w inwentarzu są zazwyczaj notowane z rok później, bo były gdzieś chyba te spisy prowadzone w grudniu i one są 1891-1901 podpisane. Międzyrzecze, wydaje mi się, że Międzyrzecze było tam ujęte. I o ile pamiętam, w parafii ewangelickiej w Międzyrzeczu jeszcze jest coś takiego zachowane jak księga konfirmantów. I tam też powinny być jakieś dane zawarte. Jeśli chodzi o Mazańcowice, to tam była parafia katolicka. Ja Mazańcowice znałem tylko z drugiej ręki, ale Mazańcowice też powinny mieć ten spis z czasów austriackich albo 1890, albo 1900 w zasobach Archiwum Państwowego w Bielsku Białej. Że jeżeli, znaczy powinien być tam ten, powinien być tego rodzaju spis, który gdzieś pozwoliłby nam uzupełnić te luki. Trzeba pamiętać, że spisy nie zawsze zabierają poprawne daty narodzin. Wynika to z tego, że albo się ludzie nie rozumieli, mówiąc, że ktoś ma 70 lat, albo czy 70 rok życia, albo, znaczy, przepraszam za kolokwializm, prowadzący spis jest, był po prostu nawalony, bo bardzo często częstowano alkoholem i jak już szedł tam do któregoś domu, to już tak ręka mu się trzęsła i nie notował do końca dokładnie tych rzeczy. Rozumiem. Tutaj też bardzo ciekawa kwestia, jeżeli chodzi o w ogóle dokumentację starostw. Wydaje mi się, że ona w dalszym ciągu gdzieś tam troszeczkę w kontekście poszukiwań genealogicznych, ona nie jest do końca doceniana, a przynajmniej z mojego doświadczenia i też tutaj z doświadczenia pracy stowarzyszenia, no to jest potężne źródło wiedzy, tak? Tutaj wspominałeś spisy powszechne, ale nie tylko. Tak ciekawa dokumentacja, która związana jest z naborem do wojska, dokumentacja, listy imienne, tak? Dokumentacja właśnie gruntowa, dokumentacja związana z wizami, tak? Czyli z przejściem tak naprawdę z zaboru do zaboru, bardzo, bardzo ciekawa, wszelkiego rodzaju mapy, przekroje. Także jeżeli taka dokumentacja w ramach danej miejscowości, która jest związana z Państwa historią, się zachowała właśnie, a dotycząca administracji, no i tej dokumentacji związanej właśnie z administracją konkretnego starostwa, no to bardzo zachęcamy do eksplorowania tematu, bo tutaj naprawdę można znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji. Ale dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Może takie. Kamienica i Wapienica też należały do powiatu bielskiego, więc są spisy są, znaczy ja tak mówię z głowy, ale wydaje mi się, że i Kamienica i Wapienica są zachowane jako w tych spisach, ale o ile ja pamiętam, to Wapienica. Tylko proszę mnie, znaczy nie jestem teraz pewien, gdzie przebiegała granica między parafiami ewangelickimi, a też nie wiem, czy chodzi o ewangelickie, czy katolickie, ale jeśli chodzi o obie te miejscowości, wydaje mi się, że jest komplet metryk zachowany. I ponieważ i parafia w Starym Bielsku ewangelicka ma raczej komplet metryk, i parafia ewangelicka w Jaworzu ma komplet metryk, i metryki katolickie świętego Mikołaja w Bielsku też wydaje mi się, że są kompletne, więc zdaje mi się, że obie te miejscowości są do wzięcia i jeśli chodzi o księgi metrykalne i można spokojnie się przejechać do Archiwum Państwowego w Bielsku Białej, znaczy najpierw sobie sprawdzić inwentarz na stronie Szukaj w Archiwach i potwierdzić, że tam jest i Kamienica, i Wapienica ujęta i pojechać. Trzeba też, znaczy wiem, że to jest taka oczywistość, ale czasami to umyka, że mogą być zapisane niemieckie nazwy, czyli Wapienica będzie jako Lobnitz zapisana w inwentarzu, żeby nie zrażać się tym, że Wapienica nam nie wyskoczy, żeby sprawdzić jeszcze, czy jest Lobnitz na przykład. Dokładnie. Jeśli chodzi o ustalenie poszczególnych parafii i gdzie należała miejscowość do jakiej parafii, coś w rodzaju kościelnego schematyzmu, ja powiedzmy podejmuję się zrobienia czegoś takiego na stronie Przodkowie Cieszyna, ale idzie mi to bardzo wolno, jest tam kilka miejscowości. Jeśli chodzi o rzeczy historyczne, inaczej, jeśli chodzi o parafie katolickie, to parafie katolickie z racji
reformacji, kontrreformacji, okrzepły w wieku XVII, w połowie XVII wieku, wtedy dla większości regionu zaczęto prowadzić, znaczy ustalono podział parafialny. I ten podział przetrwał do 1784 roku, kiedy nastąpił swoisty boom na nowe parafie związane z reformami józefińskimi i później pojedyncze parafie katolickie powstawały w drugiej połowie XIX wieku w miejscowościach, gdzie rzeczywiście ludzi przybywało, zazwyczaj to dotyczyło terenów przemysłowych Zagłębia Karwińsko-Ostrawskiego. Nie ma takiego dobrego przewodnika. W Śląskiej Bibliotece Cyfrowej najlepiej sobie wpisać, zaznaczyć, ograniczyć wyszukiwanie do Śląska Cieszyńskiego i wpisać sobie schematizmus, coś ten deseń, i są schematyzmy dla 1847 roku, dla, to się nazywało, austriackiej części diecezji wrocławskiej, czyli w skrócie dla Śląska Cieszyńskiego. I można sobie sprawdzić przed 1800, jakby dla poszczególnych lat, wyrywkowo, gdzie należała, do jakiej miejscowości należała jaka parafia. Jest, tylko nie pamiętam opisu bibliograficznego, z połowy, w latach 80. był wydany schematyzm diecezji czy archidiecezji katowickiej, w czasach, kiedy jeszcze Śląsk Cieszyński w całości należał do diecezji, ta polska część Śląska Cieszyńskiego należała do diecezji katowickiej, to tam są opisane wszystkie informacje, jak są zachowane księgi metrykalne od którego roku dla poszczególnych parafii, co zapewniało mi dość silną kartę w dyskusjach z proboszczami, że mam potwierdzenie, że księgi nie spłonęły, tylko się zachowały. Jeśli chodzi o część czeską Śląska Cieszyńskiego, to wystarczy sobie wpisać miejscowość w wyszukiwarce na stronach Archiwum Krajowego w Opawie, ustawiając wyszukiwanie na metryki, i zazwyczaj przy opisie metryk są podane też miejscowości, jakie znajdowały się w granicach danej parafii, z tym, że czescy archiwiści trochę przeszarżowali i czasami widząc jakiś, nie wiem, przykładowo ktoś z Cieszyna brał ślub w parafii w Bystrzycy i oni gdzieś tam zobaczyli ten Cieszyn i wpisali, że Cieszyn należał do parafii w Bystrzycy, i tego rodzaju, znaczy to jest dość taka pomyłka pewnie nie ma miejsca, ale powiedzmy pokazuję to tak trochę ad absurdum, to rozwijam, i tego rodzaju źle opisanych, czyli dodanych niepotrzebnie miejscowości do opisu poszczególnych parafii się zdarza. Ale najlepiej właśnie te schematyzmy dostępne na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej pozwalają nam uchwycić dla pewnej epoki, a zazwyczaj jest tak, że jest ta data graniczna 1784, więc co Państwo mają w schematyzmie z XIX wieku, to do końca XVIII wieku ten podział jest jakby adekwatny, a przed 1784 to były wielkie parafie. Najlepiej to, powiedzmy sobie, wpisać w Google czasami nazwę parafii i może na stronę Protokołowie z Cieszyna są opisane część tych wielkich parafii, a część no niestety trzeba sobie sprawdzać ręcznie. Niestety nie ma jeszcze takiego zestawienia, a mam nadzieję, że może się uda mi zdobyć jakieś większe środki, jakiś taki średni grant, żeby skończyć ten projekt na Przodkowie z Cieszyna, żeby wystarczyło kliknąć miejscowość i żeby wiedzieć, że katolicy ta parafia, ewangelicy ta parafia w tym i w tym roku. Zatem czekamy na rozwój i wypełnienie tej listy. Mam nadzieję, tak, że tutaj... Tak, tak. Aha, jeszcze dopowiem, jeśli chodzi o parafie ewangelickie, bo tutaj mi się wyświetliło. Ewangelicy byli notowani w parafiach katolickich do 1848 roku, a parafie ewangelickie funkcjonowały jako swoisty dublet. Pierwszy, znaczy nie było, nieważne już, co było w czasach reformacji, ale pod kątem genealogicznym najstarsze metryki są zachowane w parafii w Cieszynie od 1709 roku i parafia w Cieszynie obejmowała wszystko, aż do wydania patentu tolerancyjnego w 1781 roku, i wtedy zaczęły powstawać poszczególne zbory. Najlepiej sobie wpisać w Google i ściągnąć, bo ona strasznie wolno się ładuje, praca Karola Michejdy, Dzieje Kościoła Ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim. Są dwa wydania. Jedno jest, drugie z lat 90. w bibliotekach dość licznie dostępnych w Polsce, ale pierwsze, bo pochodzi z początku XX wieku, zostało zdigitalizowane i jest możliwe do, można sobie ściągnąć. I tam jest opisana historia poszczególnych zborów, więc sobie można
dość łatwo zmapować zmianę struktur kościoła ewangelickiego w tamtych czasach. Jeszcze raz powtórzę, że to jest Karol Michejda, Dzieje Kościoła Ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim. Możliwe, że ta nazwa jest trochę archaizowana, czyli w Księstwie Cieszyńskim, coś ten deseń, ale wystarczy sobie wpisać tego Michejdę, Dzieje Księstwa Cieszyńskiego, może dodać rok wydania 1909, żeby nie wyskakiwało nam Allegro z tym wydaniem z lat 90. Dziękujemy. I może jeszcze jedno pytanie, bardziej ogólne. O, to jest dobre i trudne pytanie, ponieważ ja nie wiem, jak prowadzić taką dokumentację i nie mówię tego zupełnie ironicznie, ale chciałbym się nauczyć nad panowaniem nad tym materiałem. Ja w zasadzie ograniczyłem się już tylko do prowadzenia wywodu przodków i prowadząc te biogramy przodków na wzór Polskiego Słownika Biograficznego i prowadzę to niestety w jednym pliku w Wordzie, mając odpowiednio katalogując ilustracje. Ilustracje numeruję tak, jak są numery przodków w wywodzie przodków. Czyli na przykład jak są zdjęcia dotyczące mojego ojca, to jest 2.1, 2.2, 2.3. Jeśli chodzi o dokumentację dotyczącą mojej matki, to jest na przykład 3.1, 3.2 i analogicznie dziadek ojczysty 4.1, 4.2, 4.3, w zależności ile jest tych ilustracji, ponieważ opisowo opisywanie tych, masło maślane, ale opisowa nazwa pliku z ilustracjami rzeczywiście sprawiłaby, żebym utonął w tej masie dokumentacji ikonograficznej. A jeśli chodzi o wybór jednego pliku, a nie więcej, wynikało to z tego, że kiedyś próbowałem prowadzić poszczególne pliki dla poszczególnych przodków, co miało sens, kiedy tych przodków było około setka. W momencie, kiedy jest w tym drzewie genealogicznym, no nie wiem, strzelam, ale powiedzmy 500 czy 1000 przodków, to 1000 plików, nawigacja między tymi plikami jest, byłaby koszmarna. Jestem dość archaiczny, jeśli chodzi o w ogóle prowadzenie wszelkiej dokumentacji, brakuje mi kompetencji cyfrowych, nie zapisuję nic w formacie get.com, nie wrzucam nic na MyHeritage. Ja zdaję sobie sprawę, że może to wywoływać pewien szok, że jak ktoś mający 20 lat doświadczenia w poszukiwaniach genealogicznych jest tak mało zorientowany w tym, jak należy prowadzić dokumentację genealogiczną. Ja nie mówię tego ironicznie, bo to jest świetne pytanie, tylko usprawiedliwiam się przez to, że moja odpowiedź może być niesatysfakcjonująca. I plus blog Przodkowie z Cieszyna traktuję jako swojego rodzaju zawór bezpieczeństwa, gdzie publikuję rzeczy, które mi są nazbierane i po prostu leżą mi na komputerze, ale tak na czysto to w zasadzie tylko ten wywód przodków w jednym pliku i w zasadzie jeszcze w jednym pliku prowadziłem genealogię rodu Morrisów, który był raczej dość mi bliski, ale skończyło się to wydaniem książki, część Państwa pewnie słyszała o niej. Ona jest niestety niedostępna w internecie, ale tam nie ma takich fajerwerków, jak się jest spoza Księstwa Cieszyńskiego, tylko ona jest tego swojego rodzaju przewodnikiem praktycznym, jak prowadzić poszukiwania genealogiczne. Wydaje mi się, że na stronach Muzeum w Chorzowie, które to wydało, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, ci Morrisowie to już chodzą po kilkanaście złotych, więc to jest, ale radziłbym najpierw pójść do biblioteki, sprawdzić, czy to jest tego rodzaju praktyczne, jakby przykład drzewa opracowania genealogicznego, które Państwa interesuje, więc tak w dużym skrócie mam jeden wielki plik z wywodem przodków. Znaczy ja tutaj, jeżeli mogę skomentować temat sposobu porządkowania tej informacji genealogicznej, my oczywiście zachęcamy do tworzenia get.comów i do porządkowania to w ramach dostępnych programów tudzież serwisów. Natomiast to, co jest ważne i na co też zwróciłeś uwagę i o czym my też bardzo dużo mówimy, to przede wszystkim konsekwencja, tak? Bo niezależnie jaki sposób wybierzemy dokumentacji i porządkowania tej informacji genealogicznej, najważniejsze jest to, żeby jakby utrzymać ten sposób i konsekwentnie prowadzić to przechowywanie i rejestrowanie tej informacji, tak? Bo to pozwala gdzieś tam właśnie na odnajdywanie się tak naprawdę na bieżąco w tej ogromnej ilości w pewnym momencie materiału, który jest przez nas zgromadzony, a druga sprawa jest to, że będzie nam też również łatwiej przekazać tak naprawdę tą informację gdzieś tam dalej, czy rodzinie, czy
czy naszym potomnym. Proszę Państwa, na tym pytaniu bardzo ciekawym i bardzo trafnym może tą sekcję związaną z pytaniami i odpowiedziami zakończymy. Zapraszam, jeśli się wtrącę, to jeszcze dopowiem dwie rzeczy, że bardzo słuszna uwaga, żeby zachować konsekwencje, bo ja przez wiele lat zmieniałem systemy zapisu tych informacji i straciłem mnóstwo czasu na okiełznanie danych, które już zebrałem przed wielu laty, więc bardzo ważne jest w ogóle na samym nawet początku przygody genealogicznej, czy gdzieś może nie na samym, ale początkowych etapach, znaleźć sobie system, który sprawi nam najwięcej satysfakcji i pozwoli nam nam najlepiej panować, bo to jest dla nas tak naprawdę genealogia, a odbiorcy zewnętrzni to jest dopiero drugi adresat tego wszystkiego. Jasne. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, bo tutaj pojawiło się pytanie o te dzieje Kościoła Ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim. To jest tak, że to wydanie z 1909 roku można pobrać ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej sbc.org.pl. A jeśli chodzi o wydanie papierowe, to jest, przypuszczam, do nabycia w jakichś takich antykwariatach internetowych. Dokładnie. Natomiast i ja tutaj zadam jeszcze takie pytanie w kontekście w ogóle. Ja bym jeszcze dopowiedział tutaj, bo ja pana Alfreda też kojarzę z grupy genealogicznej. Jeżeli by się tego nie dało łatwo znaleźć, proszę napisać do mnie wiadomość na Messengerze albo na maila, to ja panu bezpośredni link podeślę do tego opracowania, bo czasami ta wyszukiwarka w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, zwłaszcza teraz po zmianach jakichś, to ona różnie działa. Jasne. I właśnie tutaj moje było pytanie takie już na koniec i ogólne, bo nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć dzisiaj na wszystkie pytania, natomiast również mogą pojawić się pytania w przyszłości. I z tego co wiem, można się z tobą skomunikować w różny sposób, napisać maila, tak? No, chcąc uzyskać odpowiedzi na pytania właśnie związane z tym konkretnym regionem. I tutaj możesz nam podać, jaki mail będzie najbardziej odpowiedni. Tak, tak, tak. Taki genealogiczny, to jest ten mój najstarszy e-mail, morys.twarowski@wp.pl. Ja odpisuję na wszystkie maile, tyle że dostałem ich bardzo dużo. Ja przepraszam, że to brzmi tak wręcz egzaltowanie, czy z jakąś taką manierą, ale tych pytań dostałem naprawdę sporo genealogicznych, więc jeżeli Państwu nie odpiszę w ciągu miesiąca, bo miesiąc to jest taki czas, kiedy w zasadzie mam jakieś takie dwa dni, że próbuję okiełznać całą korespondencję, proszę wysłać jeszcze raz. To nie jest tak, że ja ignoruję, czy nawet jak nie wiem, to piszę, że nie wiem po prostu. Więc ja zawsze się staram odpisać na te maile, tylko po prostu przychodzi tego strasznie dużo i czasami po prostu coś przegapię, więc jeżeli powiedzmy po miesiącu nie odpisuję, to znaczy jeszcze raz wysłać tego samego maila, to wtedy już za drugim razem już czuję takie wyrzuty sumienia, jak już ktoś się przypomina po miesiącu, to jest to traktowane bardziej priorytetowo przez tak, z drugiej strony można też napisać do stowarzyszenia. Stowarzyszenie też może w odpowiedni sposób zmotywować maila autora do maila. Znaczy ja wiem, że dla części z Państwa Messenger jest trochę łatwiejszą formą. Ja generalnie Messengera wolę używać powiedzmy dla komunikacji krótszych, dotyczących krótszych tematów niż genealogia, która zazwyczaj wymaga troszeczkę dłuższego rozpisania. Jasne. Dlatego, znaczy jak Państwo coś na szybko chcą, to jasne, jest ten Messenger, też mnie można jakoś znaleźć, ale zdecydowanie na pytania genealogiczne to ten adres mailowy jest najlepszy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. W ogóle proszę Państwa, i znajomym, których widzę, to naprawdę jest bardzo miłe, że spotkaliśmy się online w takiej wersji. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz bardzo, bardzo zachęcamy tutaj do lektury dziejów Księstwa Cieszyńskiego. Zachęcamy do odwiedzania serwisu Przodków z Cieszyna. No i proszę Państwa, mam nadzieję, że to był bardzo trafiony prezent mikołajkowy. My oczywiście tutaj w dalszym ciągu będziemy współpracować z Michaelem a propos rozwijania serwisu Przodkowie z Cieszyna, ale mam nadzieję, że też równie innych równie ciekawych projektów. Zapraszamy na kolejne nasze spotkania, następne już 15 grudnia. Można się rejestrować, tutaj będziemy z kolei rozmawiać o II wojnie światowej. I tutaj z kolei będzie to spotkanie z panią doktor Karoliną Trzyskowską-Kubasik. Również bardzo, bardzo ciekawe nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Jeszcze raz dziękuję serdecznie.
Przeciekawe spotkanie, bardzo duża ilość informacji. Uważam, że niezależnie czy nasi przodkowie pochodzą z regionów właśnie Śląska Cieszyńskiego, czy skądkolwiek indziej, na pewno było to bardzo inspirujące spotkanie i dostarczyło nam dużo nowych wskazówek i ciekawych informacji. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za tak liczną obecność. Także dobranoc, dziękujemy. Dobranoc. Do widzenia, do zobaczenia.